Cześć, witajcie. Dzisiaj, zanim zacznę mówić tak naprawdę o czymkolwiek, chciałam was strasznie, strasznie przeprosić, ale na pewno będzie tutaj gigantyczny chaos i jeśli będę mówić kompletnie bez sensu, to strasznie mi wybaczcie, ale chciałam wam koniecznie powiedzieć o tutaj takim jednym bardzo fajnym wydarzeniu, które miało miejsce w Warszawie 21 i 22 kwietnia i nie mam wcale na myśli konferencji Meet Beauty, bo to nie jest wydarzenie dla takich lamerskich i słabych youtuberów jak ja, ale miało miejsce też inne wydarzenie, które było wręcz dla mnie jeszcze ważniejsze, a raczej ważne, bo Meet Beauty niekoniecznie. No, o tym właśnie mówiłam. W każdym razie targi EkoCuda. Targi EkoCuda to są właśnie targi kosmetyków naturalnych, przede wszystkim skupiające się na pielęgnacji skóry, ale też jeśli tam były też makijaż, właśnie kosmetyki do makijażu mineralnego, jakieś środki do czyszczenia domu, jakieś świece, więc dosyć każdy mógłby znaleźć coś więcej dla siebie. W każdym razie to przede wszystkim były właśnie kosmetyki naturalne, ekologiczne i na tym to się wszystko skupiało. Była to czwarta edycja tych targów i mniej więcej mają one miejsce co pół roku. Ja już wcześniej o nich słyszałam, ale było mi dane dopiero dzisiaj, dopiero właśnie w ten weekend w niej uczestniczyć, co też było kompletnie nieoczywiste i tak naprawdę trochę wyszło przez przypadek, bo akurat jechałam do Warszawy na weekend z chłopakiem i tak stwierdziłam, okej, to jest idealna okazja, żeby zobaczyć co tam mają i tak naprawdę, no po prostu obczaić mniej więcej z czym to się je i tak na przyszłość może wiedzieć i przygotować się na jakieś lepsze zakupy. Więc generalnie to myślałam, że tylko tam wejdę, pół godziny po prostu przejdę po tym wszystkim, albo nawet krócej, bo tam pewnie będzie nic takiego też dużego objętościowo. Nic bardziej mylnego. Zacytuję tu Radka Kotarskiego, ponieważ targi były ogromne, super ciekawe. Ja latałam przez 2 godziny jak kot z pęcherzem, aż do zamknięcia przynajmniej pierwszego dnia. I tak z wielkim bólem musiałam opuścić budynek. A gdybym tylko mogła, to spędziłabym tam pełne 2 dni i nawet pełen tydzień też podejrzewam, że byłby jak najbardziej sam raz, żeby się z wszystkim tak naprawdę dokładniej zapoznać. Więc były to właśnie na tych targach były przede wszystkim najważniejszym gwoździem programu były stanowiska z poszczególnymi firmami kosmetycznymi, przede wszystkim właśnie z kosmetykami. Do tego też były różnego rodzaju warsztaty i powiedzmy wykłady. Ja też myślałam, żeby na jakieś się nie zapisać, ale że nie wiedziałam, że w ogóle się na nie wybiorę tak naprawdę, a co dopiero o jakich godzinach, no to niestety sobie podarowałam. Ale też było też taki zone z powiedzmy kawiarniany, więc dla tych biednych mężczyzn, którzy przychodzili ze swoimi kobietami do środka, to mogli sobie tam odsapnąć, to też było jakby jak najbardziej liczyło się na plus. No i to mniej więcej wyglądało tak. Były 3 poziomy. Jeśli chodzi o stanowiska, było ich chyba ponad 200, na pewno ponad 100 to były kosmetyki polskie. I co jest było najfajniejszym doświadczeniem dla mnie tak naprawdę, to że sprzedawcy, zdecydowanej większości, to były osoby, które byli właścicielami tych firm i marek kosmetycznych i bardzo często to oni właśnie te kosmetyki wytwarzali, a nawet powiedziałam, że w 80-90%, jeśli chodzi o takie mniejsze firmy. I to było tak niesamowite, ponieważ poznawałyście marki, które widziałyście gdzieś wcześniej w internecie, przynajmniej ja, i tak no mniej więcej widziałaś po prostu opakowania, czegoś możesz spodziewać, jeśli chodzi o składy, ale w tym momencie spotykasz osobę, która je wytwarza i możesz się zapoznać, ona ci opowie wszystko, odebierz się najważniejsze rzeczy, które są dla ciebie potrzebne, ta osoba też pomoże ci jakby w doborze i opowie ci dokładnie, jak te rzeczy się zachowują tak naprawdę. Możecie tak wyczuć taki wspólny vibe, właśnie pasję do kosmetyków i też zauważyłam coś takiego, że osoba, która wytwarza te dane kosmetyki, ona już jest jakby jako twórca, jako ich twórca, jest reprezentantem właśnie jakości tych tworów, które sprzedaje. Jakkolwiek nie miałoby to sensu, ale mniej więcej patrząc na osobę, możecie się spodziewać, co dostaniecie w tych danych kosmetykach. I to było takie, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale dla mnie przede wszystkim rozmowa z tymi osobami była, no to było najlepsze. Z wszystkich tych rzeczy i obczajań tych pięknych dóbr kosmetycznych, to był dla mnie najważniejszy punkt numer jeden, jakby co z nich wyniosłam. A po drugie, bardzo ważne, dlaczego warto jest pojechać na takie targi, to dlatego, że możecie właśnie powąchać, zobaczyć konsystencję i tak z bliżej po prostu zetknąć się z tym,
jak te kosmetyki wyglądają. Czasami coś się wydaje bardzo dużo objętościowo w naszej głowie i się okazuje, że dostajecie bardzo małą ilość produktów za dosyć horrendalną cenę, albo wręcz przeciwnie. I to jest po prostu idealny moment, żeby właśnie to zobaczyć, szczególnie jeśli jest dużo kosmetyków właśnie naturalnych, które generalnie chciałobyście kupić, ale nie wiecie, albo ktoś was bardzo tak nęcił, że o Boże, to pachnie tak cudownie, że musicie to kupić dla samego zapachu, więc już jest takie po prostu podniecone, ja już biegnę sobie do na przykład starej mydlarni, obczaić peeling śliwkowy, wącham i tu wielki zawód. Okazuje się, że to wcale nie pachnie tak, jak ja sobie myślałam, że pachnie. I to jest właśnie idealny moment, żeby z jednej strony troszkę uspokoić was na tym poziomie kosmetyków, które były dla was super ciekawe, ale z drugiej strony nie martwcie się, na pewno zgłupiejecie i będziecie chciały kupić wszystko, co tam tylko i wyłącznie jest, bo jakbym miała tam 5000 zł, to na pewno byłoby mi mało. Więc tak, przejdźmy może do kosmetyków, bo nie mam ich dużo, ale przy okazji chciałam wam opowiedzieć o tych konkretnych markach i jakie odniosą wrażenie na samych targach, rozmawiając z tymi poszczególnymi osobami właśnie reprezentującymi dane marki. Więc zacznijmy może od Fresh and Natural. Fresh and Natural to jest marka, którą słyszałam przede wszystkim u czarszki i właśnie przede wszystkim o peelingach do ciała. Już się przykładałam kilkukrotnie do zakupu właśnie przede wszystkim tych peelingów i tutaj mogłam sobie je po prostu na spokojnie obczaić, powąchać, zobaczyć konsystencję, czy mi się to podoba, czy nie. I tak naprawdę wybrałam zapach zielonej herbaty, na który normalnie nie zwróciłam uwagi, a okazało się, że zielona herbata jest jeden z moich ukochanych zapachów. I obczając najróżniejsze stanowiska, zielona herbata była takim jednym z topowych, najfajniejszych występujących właśnie przynajmniej dla mnie, które były dla mnie najbardziej atrakcyjne. W każdym razie, sam peeling jest oczywiście naturalny, wytwarzany ręcznie, cukrowy, nie ma tutaj zapachu, tak mi się praktycznie wydaje. Dobra, jest zapach, ale tutaj tak najważniejsze są olejki, które bardzo ładnie zostają na skórze. Bardzo fajnie zdziera po pierwsze ten peeling, bo już go używałam, oczywiście nie mogłam się powstrzymać, używałam go akurat wczoraj. Bardzo mocno zdziera, ale te olejki, które zostają właśnie, zostawiają taką delikatną powłoczkę na ciele, są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. I sam zapach, on jest bardzo świeży, bardzo taki kwaskowato-słodki, powiedziałam, ale on jest słodki nie w taki sztuczny sposób, tylko w taki bardzo naturalny i przyjemny. I teraz już wiem, że no, to jest naprawdę świetna rzecz i na pewno, jeśli będzie mi dała, to kupię sobie kolejny. Ale gdybym nie wiedziała, to wybrałam na pewno inny zapach i może niekoniecznie byłam tak zadowolona, bo to też jednak robi różnicę. Fajne jest to, że też bardzo często te kosmetyki naturalne mają wypisane, kiedy dokładnie zostały wytworzone. To jest też jakby kolejna taka ciekawostka, fajna rzecz i uroda tych kosmetyków. Jeszcze powiem, były to targi. Normalnie wszystkie ceny, które były przynajmniej u Fresh Natural, były takie jak na stronach. Przynajmniej kojarzyłam, że ten peeling przynajmniej kosztuje 24,90, ale udało mi się, dlatego że to są targi, wyrzucić to 5 zł i zapłacić 20 zł i na notek dostać jeszcze kupon rabatowy. Więc pod samym względem też zapoznawania się, pod względem pieniężnym to jest również zazwyczaj fajna okazja, żeby właśnie z tych zakupów skorzystać. I tak powiem wam a propos rabatów, to wydaje mi się, jestem tak na 50% przekonana, że jeśli wejdziecie na jakąkolwiek stronę, będziecie chciały kupić coś ze sklepu tych poszczególnych wystawców, którzy mieli właśnie swoje stanowiska na targach, to przez najbliższe, no nie wiem, 2 tygodnie, miesiąc, może 2, i wpiszecie w kupon rabatowy, w kod rabatowy EKOCUDA lub EKOCUDA 2018, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie będzie ten kupon rabatowy. To tak tylko w ramach dla zainteresowanych, chociaż to może było to bardzo intuicyjne, ale stwierdziłam, że wam o tym powiem. Następnie rzecz, którą kupiłam, to był hydrolat pomarańczowy z firmy Laboratorium Cosmeticum. To było takie stanowisko, które wyróżniało się na przestrzeni innych, dlatego że było dosyć tanie, tak naprawdę, bo doszukujmy się kosmetyki naturalne, takie wytworzone ręcznie właśnie przez małe firmy, no to powiem, że są piękne i cudowne, to jednak trzeba mieć troszkę pieniążków, by móc w nie zainwestować. Akurat myślałam, że co jak co, ale hydrolat by mi się przydał i on, powiedzmy, wyróżniał się ceną na tle innych, ponieważ kosztował 20 zł za 100 ml i jest bardzo skoncentrowany, bardzo ostry. Coś w stylu właśnie hydrolatów Fit Comfort,
więc stwierdziłam, że dobra, skuszę się, ale powiem, że właśnie ci sprzedawcy, którzy tam byli, nie do końca tak mi odpowiadali pod takim względem. Oni nie byli właśnie tacy przyjaźni, chcieli z sobą porozmawiać i byli tak sobie sfiksowani tylko na punkcie kosmetyków, tylko po prostu chcieli to sprzedać jak najprędzej. A jak się spytałeś, czy jakąś karteczkę, jakieś informacje, tak dokładniej, o jakieś może czy jakąś próbkę ci, czy może ktoś mógłby ci dać, no to niekoniecznie, więc to było takie troszeczkę gorsze, chociaż tak naprawdę normalne zachowanie, tylko z jakby konfrontacji z tymi naprawdę niesamowitą energią innych wystawców, to było takie, powiedzmy, no troszeczkę gorsze. Następnie byłam na stanowisku Beloved. Beloved, te kosmetyki kojarzyłam wcześniej i tam właśnie ta pani, która sprzedawała, ona oczywiście jest ona jest wytwórcą tych kosmetyków i ona je wszystkie robi sama ręcznie, więc bardzo już od dawna prawda, obczajałam te kosmetyki i chciałam kupić jakieś poszczególne. I tak mniej więcej zobaczyłam sobie, co ona tam ma i już wiem, czy będę zainteresowana na przyszłość. Na pewno było takie bardzo fajne serum z fermentami z bambusa. Wow, ta konsystencja i ten skład to była jakaś w ogóle kosmiczna. Rozprowadziłam go sobie na ręce i ona będzie niesamowicie dobrze nawilżające, ale też natłuszczające i na pewno jak mi się trochę też stan skóry pogorszy, to na pewno się na nie skuszę. A na chwilę obecną skusiłam się na dezodorant w kremie i na konjaka. Ponieważ, no właśnie, chciałam bardzo, jestem taka troszeczkę zainteresowana tymi dezodorantami, powiedzmy, naturalnymi. Wiem, że one, czy ciężko jest znaleźć coś dobrego tak naprawdę. To jest akurat taki właśnie dezodorant w kostce, w aluminiowym opakowaniu, bardzo fajnym. Kosztował 25 zł. Ale mam wielki problem ostatnio z taką przesuszoną okolicą pach i takie normalne dezodoranty, takie konwencjonalne, zaczęły mnie dość mocno uczulać, więc to na razie spróbujemy z tym. Użyłam na razie kilka razy i stwierdzam, że w porządku, ale z tymi naturalnymi to jest bardzo śliska sprawa i dopiero tak naprawdę za jakieś 2-3 miesiące będę potrafiła wydać jakąkolwiek opinię. A druga rzecz to jest konjak. Konjak tak naprawdę kupiłam trochę przez przypadek, ale bardzo mi się spodobał, bo jest on z różową glinką. Właśnie kształt się serduszka, bardzo fajny, konjaków nigdy za wiele, a kosztował jedyne 15 zł, a jak potem sobie obczyłam na stronie, to normalnie jest to 35, więc generalnie super. Myślałam, żeby też nie kupić właśnie tego serum albo maseczki czekoladowej, bo ona też była taka, od bardzo dawna mi chodziła po głowie tak naprawdę, ale sobie darowałam. Za to ta pani, właśnie pani Basia, mam nadzieję, że nie pomyliłam, ale niestety nie pamiętam, jak ona ma na imię. Dała mi próbkę tej maseczki, a muszę wam powiedzieć, że no nie wiem, ile to jest mililitrów, może z 5, może z, no może z, no 5, na pewno nie więcej jak 5, ale kilka mililitrów, a ta maseczka ma normalnie pojemność bodajże 50 ml i kosztuje 45 zł, więc generalnie jest to dosyć droga sprawa i stwierdziłam, że no dobra, zanim ją kupię, jeśli jest taka możliwość, to prosiłam o próbkę, a ona tak, była tak uprzejma, że właśnie mi ją dała, więc no naprawdę super, bardzo fajnie, też bardzo fajnie się zachowała i generalnie na pewno jeśli te rzeczy mi się w miarę sprawdzą i tą maseczkę wypróbuję, dam wam znać, bo to są kosmetyki, w które chciałam zainwestować, wydają się naprawdę ciekawe, szczególnie to serum, no na pewno w którymś momencie do mnie trafi. Następnie z takich, a następnie teraz wiem, byłam w takim, na takim stanowisku Soap Shop. Soap napisane po angielsku shop jak shop brat, więc generalnie żart słowny. Sami wystawcy, bo tam było dwie osoby, które wytwarzają te kosmetyki i jakby też sprzedają. To była taka para takich typowych nerdów i freaków po prostu. Oni sprzedają swoje kosmetyki jako wegańskie, surowe właśnie kosmetyki dla nerdów. I ja jestem trochę nerdem mimo wszystko. I jak zobaczyłam, że mają tam balsam, takie masło do ciała, mus to się nazywa, z Yennefer, z Wiedźmina. I się okazało, że on pachnie oczywiście bzem i agrestem i jest to przepiękny zapach, no to nie, to po prostu musiałam go kupić. Sami właściciele, niesamowity humor, bardzo taki cięty żart. Same kosmetyki też widać było, że są takie specyficzne. Troszeczkę wyglądały jak męskie. Ja myślałam, że to są kosmetyki męskie na początku. Ale właśnie się okazało, że to jest takie uniseksowe często, a to jest taki bardziej powiedzmy ta damska strona. Bardzo fajny mus, bardzo fajnej konsystencji. Wyczuwalny przede wszystkim ten bez, troszeczkę może jakaś kwaśna nuta wewnątrz, ale przede wszystkim bez, a ja kocham bez. To jest najpiękniejszy kwiat, pachnie majem i wiosną i taką beztroską. Aż teraz akurat zbliża się maj, to po prostu będzie on idealną kwintesencją wiosny.
i powiem, no na pewno jeśli będzie mi dane, to coś jeszcze od nich kupię, bo też mają inną serię nazywającą się Sex and Splendor, taką pachnącą różą. Super, sama po prostu koncept sam marki niesamowity. Na pewno jeszcze będę chciała ich wspierać, bo jako osoby pogadałam sobie chwilkę z tą właścicielką, powiedzmy, nie wiem za to jak ma na imię, ale niesamowicie przyjemna, bardzo fajni ludzie i mam nadzieję, że ich ten interes rozwinie się lepiej, bo naprawdę super, koncept niesamowity. I jeszcze coś też fajne, były też takie powiedzmy części mydełka, które można było sobie wziąć po prostu za darmo, takie mydełko z rozmarynem, powiedziałam, że ono jest właśnie takie właśnie męsko-damskie, to są i wiele takich kosmetyków mają właśnie pośrednie, więc jeśli lubicie kosmetyki, które mają takie troszeczkę uniseksowe właśnie zapachy, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, więc też miło można było sobie spróbować mydełka czegoś innego. Więc tak, to był Soap Shop. I teraz została ostatnia rzecz, ponieważ to co raz wam pokazałam, kupiłam pierwszego dnia, ale była jedna rzecz, która cały czas do mnie do głowy wracała, mianowicie zapach ciszy. Byłam u tej pani pierwszego dnia i była ona w ogóle pierwszą osobą, z którą rozmawiałam i strasznie zainteresowała mnie jej kosmetyki, o którym słyszałam wcześniej, mianowicie krem w płynie. Gdzieś na YouTubie już mi się to otarła ta nazwa uszy i spróbowałam go na ręce i wydał mi się niesamowity, czymś idealnym dla mnie, bo jestem freakiem takim właśnie olejkowo, powiedzmy hydrolatowym, jakkolwiek to nie brzmi. I jak zobaczyłam, jak fajnie to się sprawdza i że można to używać jako krem bezpośrednio, idealne. Więc na drugi dzień tak na spokojnie zastanowiłam się z tych wszystkich wystawców, z którymi rozmawiałam, co ona potem chciała i stwierdziłam, że dobra, ten krem to jednak jest coś. I na drugi dzień, tuż przed powrotem do domu, też przed powrotem na dworzec, zaszłam jeszcze tam dosłownie na 20 minut i kupiłam właśnie, wykonałam zakupy u tej pani. Niesamowita, ona była tak przemiła i cudowna i teraz sytuacja wyglądała tak, jak na początek podeszłam właśnie na drugi dzień na targi, było mi tak ze 2-3 osoby, stwierdziłam, że okej, przeszłam się naokoło i dopiero wróciłam do niej, jak już nikogo nie było. I spytałam się, czy, no właśnie powiedziała mi, że ten krem wracał do mnie, do moich myśli, ona też mnie pamiętała z wcześniejszego dnia, to było bardzo, bardzo miłe, bardzo fajne i że chciałam kupić właśnie krem w płynie i ona mnie spytała, czy kasztanowiec, ja powiedziałam, że tak. Bo tak, no, taka jest nazwa tego kremu. I ona powiedziała, że bardzo jej przykro, ale że właśnie sprzedała sobie tę butelkę. Ja też w ogóle załamana, bo to specjalnie po to tutaj przyszłam i tak bardzo szkoda, bo bardzo chciałam go kupić. A ona była tak kochana, że dała mi tester. Dała mi tester, którego dosłownie jest jeszcze tutaj 80, powiedzmy, procent produktu. Sam krem, samo to opakowanie tak kosztuje 40 zł, więc wow, naprawdę wielki gest z jej strony i bardzo serdecznie doceniam. Jak tylko go trochę poużywam, to na pewno dam opinię, co jak ktoś będzie sprawdzało, ale już widzę, że jest fajny i ze względu na samą jakby taką aurę tej osoby, samą taką naturę i to jak ona się wydawała fajna i pozytywna, to było po prostu niesamowite i ze względu na to, że w sumie jeden kosmetyk dostałam za darmo, to tym bardziej czułam się zobligowana i jakby rozgrzeszona z tego, że mogę kupić kolejny. Mianowicie taka intensywna kuracja do włosów, wypadanie i ujotok. I tutaj ona właśnie, on jest taki ziołowy, ale właśnie na bazie olejkowej i ja czegoś takiego, dokładnie czegoś takiego szukałam na wypadanie, co nie będzie na fazie wodnej, tylko olejkowej, bo kiedyś używałam Caddy, który był super, ale teraz oni tam zmienili konsystencję czy coś i ona jest bardzo taka uczuleniowa i niefajna. Ale tutaj mamy na bazie właśnie oliwę z oliwek, mimo to takich rzeczy, które by jakoś mocno miały, powiedzmy, podrażniać skórę głowy i stwierdziłam, dobra, to jest idealna rzecz, 100 ml właśnie z rozmarynem, tutaj jeszcze jest pokrzywa, ziele skrzypu, korzeń łopianu, kłącze tartaku, owoc jałowca, witamina E i na początku oliwa z oliwek, więc skład jest po prostu bajeczny. Ma samo to opakowanie teraz jest takie sprytne i tutaj mamy taki, powiedzmy, standardowy dozownik, na przykład, ale jak w alterach, takich tego typu różnych olejkach. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie fajny, użyłam na razie raz, więc nie mogę nic powiedzieć, ale sam w ogóle koncept, też sama nazwa, zapach ciszy jest
super i właściciele, no właśnie, bo tam była ta pani z mężem, podejrzewam, że to jest taki po prostu ich rodzinny interes, niesamowite i na pewno będę wspierać ich rynek, jeśli tylko te rzeczy mi się sprawdzą, to będę kupić coś kolejnego, naprawdę pani z wielkim sercem po prostu. Więc tak, powiedzmy, że to byłoby na tyle. Nie wiem, czy w jakikolwiek miało to sens, to dzisiaj do Was mówiłam, bo widzicie, strasznie się podniecam po prostu całym tym wydarzeniem, że to ze mnie do końca nie opadło, ale chciałam Wam już pokazać, co tutaj jest, póki te rzeczy w miarę wyglądają i jeszcze chciałam właśnie to pokazać, te próbki, to mydełko, zanim zacznę je używać, chociaż już powoli zaczęłam, ale w każdym razie chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecić Targi jako cuda, póki jeszcze to wydarzenie jest darmowe i można po prostu sobie obczaić naprawdę niesamowite kosmetyki i niesamowitych ludzi przede wszystkim. Bardzo serdecznie Was zachęcam do wzięcia udziału. Ja na po prostu 90% tylko będę mogła, będę tam w listopadzie na następnej edycji i tak, na pewno muszę się rozejrzeć na czymś jeszcze innym w tym stylu. W każdym razie też te marki, o których powiedziałam dzisiaj, się Beloved, ale przede wszystkim Zapach Ciszy i Soap Shop, naprawdę są tak warte wspierania i wszystkie te małe interesy kosmetyczne są tu jest dużo przyjemniejsze i fajniejsze kupić taki kosmetyk, który wiecie, że on był im dane tyle serca i miłości, niż po prostu pójść do Rossmana i kupić jakiś, no wiadomo, taki komercyjny, po prostu zwykły kosmetyk. No więc tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, czy coś tutaj wpadło Wam może w oko z tych kosmetyków. I czy może byliście na jakichś targach kiedyś kosmetycznych, czy polecacie jakieś konkretne, czy to właśnie z kosmetykami pielęgnacyjnymi, czy może makijażowymi. Ja w sumie jestem też otwarta i też szukam jakichś takich ciekawych wydarzeń. Bardzo serdecznie w każdym razie mogę polecić to ze swojej perspektywy. No i co, na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pa, pa!